sobie po samochód. Mój żona pilot, fetem od wysokich lotów. Ała! Ała, auto mnie... Ała! No nie powiesz, że to nie było stylowe. Czy tam ktoś krzyczał? Czy tam ktoś krzyknął nie powiesz, ała? To, nie powiesz, że to nie było stylowe, no nie powiesz, no. Ta, słuchaj, może i się... Może i wpadliśmy w mały poślizg. Pytanie, czy tak, ja nie mam. Ale wiesz, jakby ważne, że jesteśmy tu razem. To co, nadrabiamy pozycję, żeby nie być ostatnim? Tak, dobra. Tak, chodź. Dobra, robimy pit stopika i zaraz wracamy na 10 miejsce, minimum. Tak, to się jeszcze wyklepię. Chodź, popatrz mi przez ten, przez lustro. W ogóle siemano, stary. Kopa lat. Jak tam na patrolu, mów. Git, ale dalej nie zgadłeś mojego imienia. No, Karl, Montana. Nie problem. Karla. Patrz, nie. Ten stary złagodził ma, to jest zawa. On mówi tak, my jedziemy, a on mówi tak. No, 520 zaproszał do mnie, do tego, do zbrojowni. I specjalnie przyjdziemy z miasta, żeby już zmacał stary zboczeniec. I tak nic nie słyszał, bo tu drzwi są szczelne. Więc ten nic nie słyszał. Wiesz, że on ma grzyba na fiucie? I właśnie tak, no i właśnie wiesz, zaspokaja się tym, że zmaca Jennifer Evans teraz. Niby wiedzieliśmy, że on tam dużo magazynków ma i tak dalej, a to grzyba na albo na grzybie. Chciałam się powiedzieć. Chciałam już zapytać o kim mówisz z tym grzybem. Nie, no o Szonie, wiesz? Myślę, dlaczego Szon. Ja nie szóste bin machine. Czemu ty mi dajesz amunicję? Zamknij ryj! Jest 217672. Really? Słucham? Jak ja mogę wydać? Ja stałem 3 metry dalej. Kapuś, skończysz. Chyba nie mam 94. Proszę. Na... Uspokoisz się? Puta barca. Puta. Szanowna pani oficer 3 stopnia Next Iris, to już jest przesada. Moje pięty są tak zeskrobane, że już widać mi, w sensie buty, że już mi widać pięty. Co z tym faktem zrobimy? Za chwilę odzwonię, dobra? Muszę ci przyznać, że słodko brzmisz na radióweczce. Aha, okej. 416, powrót na main. Pan mi zadzwonił i powiedział, że słodko brzmi na radióweczce, a ja nie pamiętam, kto to jest. Nie, ja nigdy w życiu nie byłem na Vanilli. To nieprawda, konfabulacja. Nie sądzę. To dobrze, od tego jest sąd. Może ja z Jenny pojadę w patrol. Dobra, to ci wypiszę już. Bo ja później wezmę tą Montanę. Jenny, dawaj na parking tutaj za ten. Zaraz. Bardziej wyglądasz, jakbyś był najebany. Nie, gdzie jestem, cześć. Ja? Stary, to mam ci alfabet przeliterować, żeby ci udowodnić A, O, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No. Alex. Dalej no, też mam. Masz może przy sobie 16 tysięcy? Siema. No dwa. Nie wiem, ma ktoś przy sobie 16 tysięcy? A to nie wiem. Wybaczam, ale stawiasz drinka. Piórko to jest delikatne, wiesz, malutka jakby. Na pewno nic nie zmienisz w samochodzie. Nie wiem, muszę wiesz, tutaj ogarniać, ale panowie jeszcze wiesz, naprawienie autka to wiesz. Dobra, drugi raz nie będę proponował. Ja chcę jechać z dupą w aucie, ja. Ale ten. Stary, co jedziesz ze swoimi kolegami, którzy zamieszkali ci na głowie, w tych dreadach, nazywają się przy...
Stary, jak ty wyglądasz w ogóle? Co to masz na głowie? Zazdrościsz mi stylu. No, zajebisty styl. To już w klapkach lepiej wyglądałeś niż w tych Nike'ach i dreadach, kurwa, ćpuna. Mówię cię Big T. Big T. Albo Big Wszyk. Na głowie, stary, ty się zastanów. Biorę cię do fryzjera, człowieku, dzisiaj cię golimy na łyso. Jest, no już jest dwóch. Ja przeskoczę. Wow! Ale czyściutko! Prosto, prosto, Dzida, prościutko. Nie no, teraz to mi zaimponowałeś. Nie lubię takich odpowiedzi. Ona powinna z kontrofertą wyjść, a nie kazać mi kontrofertę na... Jeżeli ktoś cię zaprasza na kawę, a ty nie lubisz kawy, to powinieneś napisać: a może wyskoczymy tutaj, ponieważ nie lubię kawy. A nie, że pisze: a nie lubię kawy, wykaż się. Ja nie wiem, streama oglądasz, że odpisuję w 3 sekundy od tego, jak to powiedziałem, o co chodzi. Dobra, widzowie, my ją upijemy i wyruchamy. Mamy ankietę, że małpa stara się o Luny na serio.